dosyć trudne zadanie, bo wyjaśnić kategorię gender na gruncie nauki dla osób, które się tym zajmują, nie jest trudne, tak jak nie jest trudne wyjaśnienie kategorii inteligibilności, filozofii Kanta czy transcendentalizmu i wielu innych. Natomiast ideologia nie ma jednoznacznego znaczenia, znaczy nie jest jednoznaczna. Ja szczerze powiedziawszy przeleciałam różne lektury temu poświęcone i wymyśliłam w końcu, że powiem to, co sama na ten temat myślę. Natomiast chciałam zacząć od takiego cytatu. On mi się wydaje bardzo ważny w ogóle dla zrozumienia wielu pojęć. To jest cytat z roku 1651 roku z Lewiatana Tomasza Hobbesa. Nieznajomość znaczenia wyrazów, to znaczy brak ich zrozumienia, skłania ludzi do tego, iż przyjmują na wiarę nie tylko prawdę, której nie znają, lecz również i błędy, a co więcej niedorzeczności wypowiadane przez tych, którym zawierzają. Ani bowiem błędu, ani niedorzeczności nie można odkryć, nie rozumiejąc dokładnie znaczenia słów. Dla tej samej przyczyny ludzie dają różne miana jednej i tej samej rzeczy, zależnie od własnych uczuć. Gdy aprobują jakąś opinię prywatną, to nazywają ją opinią. Gdy im natomiast się nie podoba, nazywają ją herezją. A przecież herezja nie oznacza nic więcej niż opinię prywatną, lecz ma silniejsze zabarwienie gniewem. Ja nawiązuję do tego cytatu, żeby pokazać, że ta tradycja jest niesłychanie stara. Tradycja, która mówi, że po to, żeby wyjaśnić różne nieporozumienia między nami, trzeba przede wszystkim znać znaczenie pewnych słów. I to jest tradycja, która była szkolona, ćwiczona, to jest właściwie dziedzictwo szkoły lwowsko-warszawskiej. To byli filozofowie z różnych opcji, jeśli tak można powiedzieć, metafizycznych i metodologicznych, ale wszyscy zgodnie ze swoim mistrzem Twardowskim twierdzili, że większość naszych konfliktów i problemów moralnych i politycznych bierze się z niechlujnie używanego języka. Jak operujemy pewnymi pojęciami, nawet takimi jak szczęście, albo obowiązek, albo wolność, powinniśmy najpierw ustalić znaczenie. Ja wspominam o szkole lwowsko-warszawskiej, ponieważ gdyby w polskich szkołach była etyka, to my jesteśmy chyba jedynym państwem na świecie, które w języku polskim ma tyle genialnych tekstów, które poświęcone są rozjaśnianiu trudnych pojęć o uczciwości, o autorytecie, o obowiązku, o zaufaniu, o wierze. Mamy naprawdę zbiór takich filozoficznych pereł i myślę, że gdyby udało się kiedyś w polskiej szkole wprowadzić etykę, to tych naszych konfliktów byłoby znacznie mniej. Mój pomysł jest taki, żeby odróżnić, tak jak to się robi w filozofii, takie trzy pary pojęć i zobaczyć, no, jak wygląda ten ich drugi biegun. Pierwszym to jest różnica między twierdzeniem a opinią. Twierdzenia odnoszą się najczęściej do faktów albo do tak zwanych aksjomatów. Można je weryfikować i można sprawdzić, czy przysługuje im, jak to się mówi, predykat prawdy i fałszu. Natomiast opinia, którą pierwszy raz bardzo wyraźnie zdefiniował Hobbes, ale również potem John Stuart Mill, to jest takie twierdzenie, które zawiera pewien element poznawczy, zawiera pewien element emocjonalny, zawiera pewien element ocenny, ale zarazem skłania nas do działania. A typowym twierdzeniem jest zdanie 2 plus 2 równa się 4, a typową opinią, mamy ją zresztą, ja ją często stosuję przy studentach, znaną z polskiego parlamentu, jest zdanie Balcerowicz musi odejść. Tam jest jakiś element poznawczy, bo Balcerowicz istniał. To jest zdanie zrozumiałe, ale jego głównym elementem jest zachęcenie do działania. Też bardzo często zwracam na to uwagę, że powinniśmy odróżniać nasze wypowiedzi jako ekspertów. Pani profesor Siemieńska zwraca uwagę właśnie, że jeśli my jesteśmy w tej sali, to jako ekspertki we własnych dziedzinach, jeśli ja poszłam do sali obok, to wyrażam tam swoje opinie i nie wyrażam się tam jako ekspert. Drugie odróżnienie to jest wiedza o pewnych grupach społecznych od stereotypów. My wiemy o różnych grupach społecznych, znamy różne informacje. Teraz co prawda zauważyłam, że dzięki mediom stało się dosyć popularne to, że dwie strony powołują się na różne badania, które są wzajem sprzeczne. No ale taka już jest rzeczywistość, ale bada się również postawy moralne,
obywateli, bada się ich zachowania, bada się ich cechy. Natomiast czymś zupełnie innym jest stereotyp. To znaczy, jeśli zbadamy, że powiedzmy, nie wiem, Polacy w jakiejś części 30% piją, no to wiemy, że 30% Polaków pije, natomiast nie jest prawdą to, co czasem jest ujmowane w stereotypie, mianowicie, że wszyscy Polacy są pijakami i tak dalej. Stereotyp zawiera po prostu uogólnienie i również zawiera te elementy emotywne przede wszystkim i mające charakter piętna. Tam nie tylko przekazuje się pewną wiedzę, ale przekazuje się wyraźnie negatywną ocenę. Powinniśmy w swoich wypowiedziach odróżniać wiedzę rzeczywistą o pewnych grupach, mniejszościach czy środowiskach od tego, co się nazywa stereotypem, bo to ma znaczenie najwyraźniej piętnujące. No i to ta trzecia różnica, bo ja lubię symetrię bardzo, ta trzecia grupa blisko znacznych w pewnym sensie, czy też podobnie używanych pojęcia właściwie pewnych zjawisk mowy, to jest różnica między światopoglądem a właśnie ideologią. I znowuż światopogląd zawiera różne elementy, nie tylko poznawcze. Można powiedzieć, że są światopoglądy bardzo poznawcze, oparte po prostu na wiedzy. Wytwarzam sobie pewien całościowy obraz świata, ponieważ o nim dużo rzeczy wiem. Pewno naukowcy mają taki światopogląd bardziej naukowy. To się różni od ideologii. Ja tak się zastanawiałam, szczerze powiedziawszy, i chyba śmiało możemy powiedzieć o tym, że mamy światopogląd na przykład religijny, on jest oparty na wierze, co prawda nie sprowadza się do pewnych danych poznawczych, a na pewno nie do weryfikowalnych danych poznawczych, tylko do przedmiotów wiary, ale myślę, że światopogląd religijny to jest coś, co jest zrozumiałe samo przez się, nie ma to też znaczenia pejoratywnego. Możemy też mówić o światopoglądzie feministycznym. To też jest światopogląd, który oparty jest na wiedzy. Profesor Monika Płatek na konferencji prasowej przed chwilą w mistrzowskim tempie przekazała pewne dane Rady Europy dotyczące tego, na ile gorsza jest sytuacja kobiet w Polsce od sytuacji mężczyzn. Są kraje, gdzie ta sytuacja jest jeszcze gorsza, są kraje, gdzie ta sytuacja jest nieco lepsza. No i niektóre osoby, które przejmują się tym, że kobiety tylko dlatego, że są kobietami, mają się gorzej. Oprócz tego, że mają wiedzę na ten temat, to chciałyby to zmienić. I wydaje mi się, że w ten sposób rodzi się światopogląd feministyczny. On jest zrodzony na pewnej określonej wiedzy. Natomiast ideologia, ja trochę się dziwię, dlaczego ona ma pejoratywne znaczenie. Pewno wpływa na to historia przede wszystkim. Pewno słyszymy ciągle o ideologii faszystowskiej albo o ideologii komunistycznej, ale w różnych językach to pojęcie ma różną konotację. Proszę zwrócić uwagę, że to skądinąd jest bardzo piękny zlepek słów od idei, czyli widać, że nie chodzi tam o fakty, o pewne idee, ale również logos, czyli nauka, czyli pewna wiedza, ale chodzi tu tak naprawdę o uspójnienie pewnych idei. Ale zarazem są dwa ważne elementy w ideologii, które powodują, że może ona być bardzo groźna. Jeden, że ideologie mają charakter totalny albo bardzo silnie zmierzają do totalizacji, czyli jakby starają się wszystkie możliwe elementy życia zarówno prywatnego, jak i publicznego, życia realnego, jak i utopijnego połączyć w jedno. Po drugie, że wskazują ideologię na określone idee, nie po to, żeby je kontemplować, ale po to, żeby je działać. Czyli one przekazują pewien zbiór idei razem z narzędziami działania, z celem, który mamy osiągnąć, wykluczającym jakiekolwiek alternatywy. Ten pewien rygoryzm w ideologiach doświadczonych jest bardzo widoczny. I trzeci element, który mi się wydaje ważny, my jesteśmy w takim momencie w Polsce, że ten moment, znaczy to jest bardzo w tej chwili widoczne. Mianowicie ideologie zawsze zawierają element swojego i wroga. I ja próbuję, znaczy każdy z nas oczywiście obserwuje to, co się dzieje w Polsce od jakiegoś czasu. Może się mylę, że tak się dzieje od jakiegoś czasu, ale ja mam takie poczucie, że w Polsce tworzy się w tej chwili jakaś ideologia, na pewno tworzy się centrum zarządzania nienawiścią. To się być może zrodziło wcześniej, ale bardzo wyraźnie to centrum zarządzania nienawiścią zaczęło działać po katastrofie smoleńskiej. Ci, którzy nie uznawali zamachu, ci, którzy nie wskazywali na winnych, byli wrogami prawdy i również byli nie Polakami.
Myślę, że ideologia gender wchodzi dokładnie do tego samego kręgu zjawisk. To znaczy, to jest podział na tych, którzy są nasi, za tradycją, świętą rodziną, za Polską, i tych, którzy są obcy. Tą obcość wskazuje słowo gender. Ja to nazwałam, i nawet powiedziałam o tym na konferencji prasowej, napisałam o tym felieton, będzie w poniedziałek, że my wytwarzamy w Polsce kategorię nowych Żydów. Żyd, jak wiadomo, nie jest kategorią opisującą, jest kategorią ideologiczną, jak mówił Goebbels. A my uznajemy, kto jest Żydem, a kto nie jest Żydem. Ten komentarz z Goebbelsa nie ja wymyśliłam, on się pojawił w związku z książką pani Doroty Kani o resortowych dzieciach. Nie wiem, czy państwo wiedzą, tam są następne książki szykowane dotyczące resortowych dzieci w biznesie, w nauce i pewno w wielu innych dziedzinach. No to jest po prostu ideologiczna praca, która ma na celu piętnowanie i wskazywanie wroga. Jestem też przekonana, że to, co się stało ostatnio w związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, to były działania podobnego typu. Nie były to pojedyncze krytyki Jurka Owsiaka, to już była praca systemowa nad tym, żeby tworzyć koalicję sprzeciwiającą się jego działaniom poprzez oszczerstwa, poprzez różnego rodzaju piętnowanie. W pewnym sensie, jak szeroko użyć tej kategorii, nowi Żydzi Owsiak jest takim nowym Żydem. No i ten gender, który działa, wszyscy wiemy jak, i rzeczywiście mamy wielką bezbronność, ale to tak jak mamy bezbronność wobec zjawisk ideologicznych opartych właśnie na tej identyfikacji wroga, nie wiemy, co z tym fantem zrobić, bo rzeczywiście Małgorzata jest w najprostszej sytuacji, bo po prostu wykłada gender, ja też wykładam gender, my wiemy, czym to jest. Ale jak przychodzi dziennikarz i mówi, no dajcie jakiś opór, ksiądz powiedział, że to jest szatan, no to my oczywiście możemy powiedzieć, że to jest anioł, ale my się nie wpisujemy jakby w tę retorykę, więc sprawa jest bardzo, bardzo ciężka. Odpowiadając na koniec na pytanie Janusza Palikota, co z tym robić, też się nad tym zastanawiam. Na pewno są przynajmniej dwie drogi. Jedna jest bardzo trudna i każdy z nas powinien ją podjąć, to jest wyjaśniać, chodzić i wyjaśniać, nie zniżając się do metod ideologów, czyli tak zwanych krytyków ideologii gender. I wszystkim tłumaczyć, ja to staram się robić na różne sposoby. No oczywiście druga, to jest to obśmiać. I teraz jak pytają się mnie, co myślę o ideologii gender, to mówię, to jest nic. Są różne odmiany gender. Po pierwsze jest ideologia gender, nie wiem, czy państwo wiedzą. A jest ideologia wiejska, gender to jest gender. I jest również, i to internauci wymyślili, myślę, że trzeba iść w tym kierunku. Jest bardzo groźna ideologia drapizmu, która polega na tym, że to też Małgorzata Fuszara znalazła na internecie. Małgosiu, prawda? To po prostu polega na tym, że ideolodzy gender wkradają się do żłobków i drapizmu, przepraszam, znaczy po ideologach gender, wkradają się do żłobków i przedszkoli i drapią małe dzieci po plecach, co tworzy u nich pokusę nie tyle zmiany płci, bo tego się boimy w związku z ideologią gender, ale zmiany gatunkowej. Otóż te dzieci pomału przemieniają się w dziobaki australijskie, a jak państwo widzą, dziobak jest bardzo podejrzany, bo mając dwa jajniki, tylko jeden mu działa. Więc ja myślę, że ten poziom absurdu jest równy temu, co się dzieje w tej chwili w wykładach na przykład księdza Oko. I ja myślę, że to jest dobra metoda stosowania. Ja ostatnio pewnemu księdzu powiedziałam, bo pani dąży do zmiany płci. Ja mówię, wie pan co, ja w przeciwieństwie do księdza lubię moją płeć, a też lubię różnicę między płciami, bo to jest, mówię, między mną a moim mężem różnica użyteczna i bardzo przyjemna. Więc ja do tego w żaden sposób nie dojrzę. Ja myślę, że po prostu nie ma innej metody. Albo obśmiać, albo wyśmiewać, albo robić jedno i drugie. Ale też zwracam uwagę, że jeśli ta teza o tworzącej się ideologii, zarządzaniu nienawiścią i tym nowym sposobie piętnowania różnych ludzi, którzy tak naprawdę są po prostu demokratami, jest prawdziwa, to mamy do czynienia z bardzo poważnym zjawiskiem.